What is this? Who are you? Where are you? This is nothing. You are nothing. You are not anywhere. Possibly you're bored of playing games. Now most are all the same. People play to what is currently famous, in other words, the usual. But some people think, is there any games that innovate? That are different? Special? Well, here comes a different one. Welcome. Siemanko wszystkim w kolejnym, czyli pierwszym odcinku z serii Freeware'ki nie są takie złe. To jest nowa seria, w której będę pokazywać ciekawe gry freeware. Tutaj akurat z CD Action najnowszego, z 03.2003, no to jest 03, raczej, Boże. To jest już trzeci egzemplarz z 2013 roku. Teraz niedawno gra nazywa się Anna Mate. Ta gra jest zbudowana na takim silniku jak pierwszy Slender. Nawet po ikonce można się skapnąć. O co w tej grze chodzi? Oczywiście o nic. Jesteśmy, wcielamy się w bezimiennego bohatera, który podróżuje po korytarzach bez zbędnego celu. Tak jak w opisie w programie CD Action, nic tu nie mamy do roboty, tylko przechodzimy przez kolejne korytarze i słuchamy komputera, który czasami nas pyta, co my poświęcamy ten czas na tą grę. Gra jest naprawdę taka fajna, to jest taka, jak mi się wydaje, trochę lekko psychologiczna. Nic nie ma, nic nie zabijamy, nic logicznego. Przechodzimy, klikamy i słuchamy, co komputer mówi. A komputer mówi bardzo fajne rzeczy i nawet śmieszny jest taki fajny moment ze Slenderem. Bardzo mi się podoba. I tak, zapraszam. To jest, tylko szkoda, że to jest krótkie, ale tak to zapraszam na obejrzenie tego krótkiego materiału z tej krótkiej gry. A więc play. Dobra, jesteśmy teraz w pokoju. Możemy tylko ruszać do góry i na dół. Na myszkę widać. Trochę to jest słabo zrobione, że to moją myszkę widać. Ciekawe, że będzie myszkę widać na tym. Na nagraniu, tak. To jest taki biały pokój. Tu trochę tekstury widać, jak przybijają. Ale nie jest tak źle. No trochę nie jest bardzo optymalizowane. Kroki nawet są nie tak bardzo realistyczne. Słyszycie nawet. To jest trochę śmieszne, ale wolę zagłębić się w same sedno gry, w same co ona oferuje. No, mamy tutaj drzwi, które otwieramy lewym przyciskiem myszki. W ogóle to wszystko robimy lewym przyciskiem myszki. Taka fajna animacja nawet. Przechodzimy przez pokój, który jest czerwony, a w nim jest fotel z przyciskiem. Trochę dziwne, prawdaż? Bardzo dziwne. Dobra, teraz możemy tutaj kliknąć na fotel. Trochę dziwnie siadamy, nie wiem czemu. I teraz musimy kliknąć na ten guzik. Hello. I don't know who are you. And you don't know who I am. We don't need to know anything about us. But I do know one thing. I know how you got here. Looking for games on the PC. I guess you're bored. And I ask one thing. Of the millions and millions of games out there, why did you choose me? Why have you decided to come here? Curiosity killed the cat, am I right? Relax and enjoy the moment. Function will start shortly. Also, there's a button on the sofa. Click it when you get bored. Mam teraz kliknąć gdzieś na... Nigdzie, klikniemy, dobra. Koniec, otworzyły nam się następne drzwi. Nawet słyszeliście, że komputer spytał się nas, dlaczego poświęciliśmy tą chwilę, o nie możemy tutaj przejść, nie widziałem, na tą grę. No ale przechodzimy dalej. Teksturne nie są takie złe, nie są w ogóle, urzekają mnie te korytarze, naprawdę. No, trochę tekstura przebiła. O Boże, jeszcze raz. Jeszcze raz w to wchodzę, masakra. No błąd, 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 wielki błąd. Widać, to jest eksperyment. Tak pisało nawet w opisie, nawet się zgadzam, to jest taki eksperyment. Masakra, dobra. Jeszcze raz. Hello. No, super, przeskoczyliśmy i teraz przechodzimy sobie przez te drzwi. To jest fajne. To mi się bardzo podoba. Później będzie lepsze. Tutaj będzie ziemia, będzie kosmos i będziemy tylko szli taką fajną drogą mleczną. I klikamy, pyk. Masakra. To jest super. No, tak mi to... Włączyłem to na chwilę i zaraz zobaczymy, czy to będzie osym. O. Teraz będzie motyw ze Slenderem. Podchodzimy. Pik, latareczkę. Masakra. Totalna. Nie wiem, czy nie będzie widać takich niebieskich pasów. O, to jest fajne. This game is not a horror game and Slenderman is burning. Please stop making games like that. To jest super, taki błąd komputerowy. Na przykład myślałem, że to naprawdę taki błąd wyskoczył. Ale nie, to jest tylko tak zrobione dla pizzu. Pisze, że Slender jest dumny. Trollololo. Ale jasno, dobra, idziemy do przodu. Trochę te kroki trochę irytują, ale należy ujdzie. Guziczek, pyk. O, i drzwi się magicznym sposobem pojawiły drzwi. O, no szkoda, że to nie można tak obejść, zobaczyć jak te drzwi wyglądają z tamtej strony. Ale no już. Why are you still playing this game? You're not understanding anything, don't you? Trochę ta ziemia nie jest taka bardzo okrągła, ale sam pomysł jest niezły. You're in front of your computer playing a senseless game. By the way, I know you're going to open that door. Bo to jest korytarz. Myślałem, że to jest taki korytarz. Na początku... Nie, ja to myślałem, że to jest normalnie kula ziemska. To jest korytarz. Takie złudzenie dał. Nie, naprawdę dobry pomysł. Naprawdę dobry pomysł. A i muzyka. Nie no, masakra. Super to jest. Polecam wam zagrać w to. Kolejny korytarz. Idziemy na sam koniec. No, pyk. Znowu to samo. I cóż, teraz mam już znowu przewrócony ten fotel, musimy go zostawić. Nie. Yeah. Tak śmiesznie siadamy. Sorry about that. That was just a glitch. It will not happen again. Don't worry. No, tu jest, zbliżamy się do końca. Komputer mówi, że to jest glitch. Nie no, w sumie to nie jest ta gra. Operuje tak, jakby byliśmy we wnętrzu komputera, jakby w mózgu komputera. Komputer jakby się uosobnił. Został przedstawiony jako człowiek, do którego wchodzimy do mózgu w takim magicznym sposobem. On opowiada, dlaczego gramy akurat w tą grę. Teraz przepraszam nas za to, że nie mogliśmy wyjść. Nie no, super. I'm surprised you're still playing this game. I appreciate it. One question. Are you enjoying it? Do you like it? Teraz mam tak, albo yes, albo no. Zawsze klikałem yes. Znaczy to jest moje drugie podejście. Klikałem yes. I teraz czy dochodzę do tego, czy to mi się podoba? No kliknę yes, bo to bardzo mi się podoba. Thank you. This is where my imagination ends. The game ends here, but I'm sure you don't want it to end. I can put more strange rooms, but I don't want to. Now you're the one who decides where to go. Tak, to już jest koniec tej gry. No, prawie koniec. Tylko musimy wybrać, które drzwi. To jest tak, supra, niespodzianka, freedom lub zaciekawienie. Czy tam ciekawość, tak po angielsku. Ostatnio wybrałem surprise, ale nic nie było ciekawego. Więc wezmę wolność. This is how it all ends. Now you have a big house and a park. You're still on the game, but now you can do whatever you want. Is this a happy end? I don't know. I don't know if this is even a game. See you soon. umca. Nie, super. Teraz jeszcze by trzeba wybrać, co jest w tym zaciekawieniu. Madej... No. Dobra. Naprawdę, polecam grać w tą grę. Ta gra jest istna. Tak fajnie działa na mózg. Tak odprężająca, to jest taki relaks. Gry freeware to są takie dla niedzielnego gracza. Takie jak ktoś nie ma zbyt dużo czasu na zagranie, a chciałby przejść jakąś taką grę, taką krótką, a zarazem fajną. Gry freeware właśnie uzupełniają ten taki czas. Dają takiemu graczowi. Tak mi się w moim, na przykład w moim mniemaniu daje takiemu graczowi odprężenie. Niż ktoś nie ma czasu, a kupił sobie, dajmy na przykład, Krajzisa Trójkę, który teraz wyszedł i jest bardzo długo w biurze, bo jestem w takiej przerwie krótkiej, dokończę swoją myśl. Jest na przykład w biurze, on długo pracuje, bo dajemy tam 10 godzin, nie? Wychodzi o 7, wraca o 7 na wieczór i nie ma zbytnio czasu, by zagrać tego Krajzisa, a taki sobie freeware uzupełnia to w bardzo szybki sposób. A więc tak, zachęcam was do zagrania w tę grę. W internecie nie spotkałem się, ani na YouTubie z tą grą, ale wiem, że ona jest CD Action najnowszym z... co mam teraz? Z lutego. Tak, z lutego warto pobierać. Nawet ściągnijcie sobie z chomika albo skądś tam i wypróbujcie tę grę. Wybierzcie sobie drogi, jakie tutaj są i opowiedzcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.